włączyłem to DRS? Gdzie to tak, widać? Tak, jakby ta linia tutaj no, się robi zielona. Wyłączać trzeba, czy automatycznie? Automatycznie przy hamulcu się włączy. No większy top speed, tak? No tak, no widzę. Rookie mistake. I jest jak jest. Nie za dobrze, nie za źle. To, czego też brakuje w tym naszym symulatorze, to jest przednie opony nie dają tego feedbacku, takiego oporu. No. Kurczę, zostałem jednak zweryfikowany. Jeszcze biegu nie zbiłem dobrze, nie wbiłem. Dobra, no ale masz więcej okrążeń, okej? Aha, jasne. Track time robi różnicę. Więcej okrążeń. No muszę, wiesz, taka linia. No linia taka sim racingowa była. Człowiek bardzo się uczy. Właśnie w tych naszych grach bardzo, że tak powiem, efektywny jest short shifting. A no, widziałem to, jak były w lockdownie. Tak. Wy używacie też biegów niższych, żeby rotacji nadać. Tak. I później short shift robisz, żeby trakcji, nie? Żeby trakcji. No i tak się właśnie jeździ. Dlatego była taka, bodajże tak był zrobiony model jazdy na wersji z 2019 roku, że robiło się short shift 3 biegi do góry. O kurde, grubo. Apex nie do końca był trafiony. A widzisz, co ja robię? Ja naciskam DRS-a z przyzwyczajenia, że go wyłączam przed hamowaniem. Czy nie ma takiego systemu, że hamuje? Jest, ale u nas trzeba wyłączyć, żeby nie było, że wiesz, żeby złapał grip, bo to trochę czasu się bierze, no, tak, żeby wróciło jakby downforce. Wydaje mi się, że tego wyłączasz przypadkiem, bo dotykasz trochę hamulca. Ale asysty, jeżeli włączymy asysty, rzeczywiście jest łatwiej, ale jest wolniej. No. Najszybciej jest. No bo i short shifting wtedy się przyda. Tak, i wszystko. I wiadomo, pełna kontrola trakcji nie będzie na limicie jechała. Jasne. No dobra. Nie będziemy tutaj siedzieć, bo byśmy mogli siedzieć tutaj cały dzień. 3 hours later. Pobił mój czas i no, już nie musimy tu siedzieć. Nie musimy, a czwóreczkę widzisz? Nie czujesz to, jak zbijasz biegi, nie? Tutaj wiesz, jakby ty się przyzwyczajasz, twój mózg, że ile razy klikniesz, to ten, a my to czujemy jakby, my to czujemy, wiesz, na ciele, nie? Jak bardzo słyszycie silnik w kokpicie? No, zależy od słuchawek, jakie sobie jakby zafundujesz. Bo na przykład zawsze mnie zastanawiało, my na przykład wbijamy biegi do góry na dźwięk. No, my mamy... No te światełka. Nie, my mamy bip. Czyli słyszysz te, bo jesteś dużo bardziej precyzyjny. Ale zaprężenie. Tam nie było dobrze. Pięknie. Może być? Trochę potrenować. Mogę już dzwonić do kontrakt? Wow. Pressure. Zawsze jak jakikolwiek jakby kierowca taki realny formuje, ten próbuje, to jest taki moment, w którym mu się włącza ten taki instynkt, że trzeba pojechać szybciej. Nieważne na jakim tam symulatorze, czy to... No nie, to normalne. Wiesz, każdy jest jakby... Taka competitive mindset. Yeah, I do one more lap. Trakcja ułapie. Nie ma 17. Nie ma. Dobra. Za cienki jest.